Im większą ma wagę to dane wydarzenie, tym więcej do tego wydarzenia dana osoba się przygotowuje. A nie podnieśli na niego ręki nawet najbardziej zuchwali reformatorzy. Jest to efekt zupełnie odwrotny, i dokładnie taki został osiągnięty razem z usunięciem przedpościa. Czytana jest Ewangelia o robotnikach w winnicy. Ta przypowieść jest zupełnie o czym innym. W tym właśnie sz czasie szatan był najbardziej aktywny. Jeśli nie ma powodów, dla których mamy podejmować ascezę, to po co mamy ją podejmować? Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Tym filmikiem dzisiejszym zaczynamy drugi sezon naszego kanału Okiem Tradycjonalisty, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim filmiku, gdzie pokazywaliśmy Wam właśnie nową aranżację wnętrza, którą teraz macie okazję zobaczyć po raz pierwszy, jak wygląda w naszych solowych filmikach. Jeśli jesteś nowy na naszym kanale, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do zostawienia nam przycisku, subskrybuj, do kliknięcia przycisku, subskrybuj. I do kliknięcia dzwoneczka, gdyż dzięki temu będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich filmikach, jakie zamieszczamy na naszym kanale, a filmiki zamieszczamy tutaj regularnie. Standardowo zamieszczamy filmiki w poniedziałki, w środy i w piątki, czasami bonusowy filmik w soboty, a dzisiaj jest taki niestandardowy dzień, dlatego, że filmik ukazuje się w niedzielę, a to z tego względu, że bardzo chciałam zrobić, w ogóle bardzo chcieliśmy, żeby na naszym kanale ukazał się filmik na ten temat konkretny, o którym dzisiaj będę mówić. Dlatego, że jest to temat bardzo ważny i myślę, że wciąż za mało się o tym mówi, jak bardzo jest to ważne. A jest to temat przedpościa, do czego za chwilę przejdę. A zanim przejdę, to zachęcam jeszcze do odwiedzenia naszych profili na Instagramie, do których nazwy wyświetlam nade mną, oraz do odwiedzenia naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie jeśli ktoś z Was ma taką wolę, można wesprzeć nam naszą działalność, co bardzo nam pomaga oczywiście działać. No i myślę, że możemy przechodzić do tematu odcinka. Ach, jeszcze drobne ogłoszenie. Jeśli ktoś z was nie zdążył sobie jeszcze zakupić książeczki pod tytułem Nowenna Pompejańska wersja pierwotna, którą pojawiło się zainteresowanie po jednym z moich ostatnich filmików, to informuję, że jest ona już dostępna w sklepie Fundacji Rosa Mystica, do którego link zamieszczam w opisie i pojawia się teraz też nade mną, e, także odsyłam Was do tego sklepu, jeśli jesteście zainteresowani. A przechodząc już do właściwego tematu filmiku, czyli do tematu przedpościa. E, czym właściwie jest przedpoście? Jeśli chodzicie na mszę trydencką, to z całą pewnością zauważycie, że w dniu dzisiejszym liturgia będzie wyglądała lub już wyglądała, bo zależy, czy oglądacie to już po pójściu do kościoła, czy przed pójściem do kościoła. Dziś liturgia wygląda inaczej niż dotychczas. Dlatego, że kapłan zmienia kolor szat na fioletowy, dlatego że opuszcza się hymn Chwała na wysokości, czyli Gloria i opuszcza się również śpiew Alleluja, zamienia się go na śpiew y, Tractus który jest charakterystyczny dla okresów pokutnych. Te wszystkie zmiany są z tego względu, że dziś właśnie rozpoczyna się nowy okres liturgiczny, którym jest okres przedpościa. Jeśli nie chodzicie na przetrydencką, tylko na nową mszę, to u was nie będzie to widoczne, ponieważ u was tego okresu w kalendarzu liturgicznym po prostu nie ma. I czym właściwie jest przedpoście? Okres przedpościa, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co odbywa się przed. Postem, a konkretnie przed Wielkim Postem, czyli przedpoście, jest okresem poprzedzającym okres Wielkiego Postu, będący już właściwym przygotowaniem do obchodzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czyli świąt Wielkanocnych. O okresie przedpościa wiemy, że jest w Kościele od bardzo dawna i to zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Pierwsze wzmianki na wschodzie znajdujemy na temat przedpościa bodajże yy, od, z wieku IV. A na zachodzie z wieku VI. Ale oczywiście mamy prawo sądzić, że ten okres znany był już znacznie wcześniej niż w tych wiekach, z których mamy już na, nie, na ten temat źródła. Okres przedpościa został skasowany z kalendarza liturgicznego w ramach reform Soboru Watykańskiego II. Czym było to motywowane? Poszukując informacji na temat usunięcia okresu przedpościa z kalendarza liturgicznego, dowiedziałam się, że motywowane to było uwypukleniem okresu Wielkiego Postu, co jest oczywiście absurdem. Nie mam pojęcia, jaka, jaka myśl, jaki tok myślenia przyświeca bo reformatorom, myśląc, że usuwając okres przedpościa będą lepiej, uda im się lepiej wyodrębnić, uwypuklić właśnie okres Wielkiego Postu i uczynić go jakimś bardziej wyjątkowym. Jest to zupełnie bez sensu, dlatego, że zawsze w życiu, normalnie w życiu każdego człowieka, jeśli pojawia się jakieś ważne wydarzenie, to im większą ma wagę, to dane wydarzenie tym więcej do tego wydarzenia dana osoba się przygotowuje jest tak chociażby z sakramentem małżeństwa do sakramentu małżeństwa nie przystępuje się z marszu bez przygotowania zawsze sakrament małżeństwa jest poprzedzony wielkimi przygotowaniami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi przygotowujemy się do tego bardzo ważnego wydarzenia duchowo przez modlitwę przez jakieś rozeznawanie tak przygotowujemy się również tak, czysto praktycznie, rozmawiając na temat planów na przyszłość, przygotowujemy się od strony mm, bardziej psychologicznej, poznajemy wzajemnie swoje temperamenty, przygotowujemy sobie również miejsce, w którym będziemy mogli mieszkać. Generalnie wszystkie ważne wydarzenia zawsze poprzedza jakieś większe przygotowanie, tak? I w momencie, gdy chcielibyśmy uwypuklić znaczenie, wagę jakiegoś wydarzenia, to usuwając przygotowania do niego, osiągamy efekt zupełnie odwrotny. Dlatego, że pokazujemy, że do danego wydarzenia jesteśmy w stanie przystąpić z marszu z cyrknięciem palcem. Jest to efekt zupełnie odwrotny, i dokładnie taki został osiągnięty razem z usunięciem przedpościa. Po co jest w ogóle przedpoście? Jeśli faktycznie chcemy uwypuklić znaczenie Wielkiego Postu, to przedpoście jest do tego niezbędne. Właśnie między innymi dlatego, że przedpoście przygotowuje wszystkich katolików wiernych do tego, żeby ten Wielki Post przeżyli w sposób dobry i odpowiedni. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą mieliśmy okres Bożego Narodzenia, później mieliśmy okres yy, po objawieniu Pańskim, później mieliśmy karnawał jest normalne, że jest to okres zabawy i radości, który po prostu rozleniwia duchowo. Dlatego, że wtedy jest po prostu, tak jak powiedziałam, więcej zabawy, więcej radości, yy, ludzie się spotykają, żeby właśnie świętować, żeby się bawić i po prostu wtedy jest trudniej przystąpić do radykalnej ascezy, do której Wielki Post zobowiązuje, tak z marszu, bez żadnego przygotowania. I tutaj właśnie ważną rolę pełni przedpoście, które doskonale przygotowuje wiernych do Odejmowania wyrzeczeń wielkopostnych. Oczywiście należy tutaj wspomnieć też o znaczeniu dogmatycznym okresu przedpościa, dlatego że konkretne teksty liturgiczne, konkretne modlitwy, konkretne rozważania, jakie pojawiają się właśnie w tym okresie przedpościa, one doskonale ilustrują to, w jaki sposób należy przystąpić do tego okresu pokuty. Ilustrują wszystko to, co jest najważniejsze, to, co musimy to z czego musimy zdać sobie sprawę, to co jest potrzebne do świadomości, żeby właśnie dobrze wkroczyć ten wielki post. I już tłumaczę o co mi tutaj chodzi. Okres przedpościa obejmuje trzy tygodnie, od niedzieli siedemdziennicy aż do wtorku przed środą popielcową. W tym okresie trzech tygodni obecne są trzy niedziele, z których każda kolejna nazywa się niedzielą 70, -nicy, 60 -nicy i pięćdziesiątnicy. Nazwy pochodzą od ilości dni, jakie zostały jeszcze do świętowania zmartwychwstania pańskiego. W niedzielę siedemdziesiątnicy rozważamy upadek pierwszych rodziców. W niedzielę 70 rozważamy grzech pierworodny i to jak wielkie i straszne konsekwencje on przyniósł. W kolejną niedzielę w niedzielę 60 rozważamy potop, który był karą. Za grzechy ludzi, do jakich yy, uczynił ich właśnie zdolny grzech pierworodny. A w ostatnią niedzielę, w niedzielę Pięćdziesiątnicy, rozważamy ofiarę Abrahama, którą miał złożyć ze swojego syna Izaaka, która ta ofiara miała być zapowiedzią ofiary doskonałej, jaką złożył za nas Chrystus na Krzyżu, yy, oczyszczając nas właśnie z grzechu, wyzwalając nas spod jego niewoli i dając nam możliwość dostąpienia zbawienia wiecznego. Wydarzenia rozważane w trakcie tych trzech niedziel są potrzebne właśnie po to, żeby ukazać tą prawdę o człowieku, tą straszną prawdę o człowieku, to w jakiej tragicznej sytuacji on się znalazł po popełnieniu grzechu pierworodnego, żeby następnie zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo wielkim dziełem było odkupienie, jakiego dokonał za nas Chrystus. Bo tak naprawdę tylko zdając sobie sprawę z naszego tragicznego położenia, jesteśmy w stanie. Podjąć jakiekolwiek kroki w kierunku naszego nawrócenia, czyli w kierunku ascezy. Jeśli nie będziemy zdawać sobie sprawy ze swojego grzechu, ze swojej grzeszności i ze swoich słabości, wtedy no, nie mamy po co się modlić, nie mamy po co pościć, nie mamy po co się umartwiać. Wtedy byłoby to zupełnie bezcelowe. I właśnie te wydarzenia zawarte w przedpościu najlepiej są w stanie wprowadzić nas w okres wielkiego postu. Warto tutaj też dodać, że przedpoście tradycyjnie. Było okresem, w którym wierni podejmowali już pierwsze wysiłki pokutne, mniejsze i lżejsze, właśnie po to, żeby w sposób łagodny, stopniowy, wprowadzić y, siebie we właściwe przeżywanie okresu Wielkiego Postu, który jest kulminacją tej y, właśnie pokuty, jaką my chcemy podejmować. Doskonałym wprowadzeniem do Wielkiego Postu są również Czytania ewangeliczne, jakie pojawiają się właśnie w kolejnej niedzielę przedpościa. W pierwszą niedzielę przedpościa, czyli w niedzielę siedemdziesiątnicy, czytana jest Ewangelia o robotnikach w winnicy, która ma swoje konkretne znaczenie. Podejrzewam, że większość z Was spotkała się też z błędną interpretacją tego fragmentu Ewangelii, dlatego, że jest ona wielokrotnie powielana przez niektóre osoby związane z wiarą katolicką. O poglądach kapitalistycznych sprzecznych z nauką Kościoła, i katolicy często po prostu korzystają z tej przypowieści ewangelicznej po to, żeby manipulując, uzasadnić wyższość dobrowolności umów nad sprawiedliwością społeczną. Co jest, tak jak powiedziałam, sprzeczne z nauką Kościoła, dlatego że Kościół wielokrotnie wskazywał, że zawsze ponad prawem dobrowolności istnieje prawo sprawiedliwości, jest ono dawniejsze, ważniejsze i absolutnie nie ma takiej możliwości. Żeby dobrowolność stanowiła jakikolwiek, jakąkolwiek w ogóle zasadę działania, zawsze obiektywne zasady sprawiedliwości są ważniejsze od tego, czy coś jest zrobione dobrowolnie, czy nie, to tak na marginesie, żebyście po prostu wiedzieli, że ta przypowieść jest zupełnie o czym innym i nie ma ona nic wspólnego z uzasadnianiem jakichś tez sprzecznych z katolicyzmem, związanych z ideologią kapitalistyczną, która również jest sprzeczna z nauką kościoła. Ta przypowieść o robotnikach w winnicy mówi nam o tym, że odkupienie Chrystusa rozciąga się po prostu na wszystkie wieki. Tak jak pierwszemu robotnikowi, kolejnemu i kolejnemu gospodarz dał według swojego upodobania. Chodzi tutaj tylko o to, że cały rodzaj ludzki może być zbawiony. W kolejną niedzielę czytana jest przypowieść o siewcy, która dotyczy już poszczególnych dusz. Czyli w tej pierwszej mieliśmy, że odkupienie rozciąga się na wszystkie wieki, a w drugiej że odkupienie rozciąga się na poszczególne dusze. W pierwszej mamy aspekt społeczny, grupowy, a w drugiej mamy aspekt indywidualny. W ostatnią niedzielę, w niedzielę 50. nicy czytana jest opowieść o uzdrowieniu yy, ślepego spod Jerycha, i jest to przypowieść, która uzmysławia nam yy, cudowne skutki, jakie zostały dokonane za sprawą właśnie odkupienia Chrystusa. To właśnie uzdrowienie ślepego z Jerycha następuje po zapowiedzi męki Chrystusa. Jest to właśnie figura tego, jak dobroczynne, piękne skutki ona sprawiła. Także widzimy, że w okresie przedpościa rozważamy zarówno tragiczny stan po upadku człowieka, jak i doskonałą ofiarę, która te skutki zniweczyła, tak? Jest to wprowadzenie, które ma nam uświadomić, jak wielkiego dzieła jesteśmy uczestnikami, które ma nas pobudzić do tego, żebyśmy jak najlepiej odbyli czas Wielkiego Postu. Bo tylko zdając sobie sprawę z naszego grzechu, tylko zdając sobie sprawę z naszego realnego położenia, jesteśmy w stanie podjąć ascezę. Inaczej nie ma to żadnego sensu. Jeśli nie ma powodów, dla których mamy podejmować ascezę, to po co mamy ją podejmować? I dlatego właśnie to przedpoście jest tak potrzebne. Po pierwsze po to, żeby łagodnie wprowadzić yy, człowieka po okresie karnawału w trud ascezy, a po drugie po to, żeby zbudzić w nim świadomość tego, jak bardzo ta asceza, jak bardzo ten wielki post jest potrzebny. I jeszcze jedną kwestię należy tutaj zaznaczyć, co jest moim zdaniem też bardzo wymowne. Otóż, tak jak powiedziałam, w ramach soboru Watykańskiego II okres przedpościa został skasowany z kalendarza liturgicznego, a nie podnieśli na niego ręki nawet najbardziej zuchwali reformatorzy, dlatego że w kościołach, na przykład ewangelickim czy anglikańskim, ten okres nie został skasowany. To jest okres, który obchodzą nawet protestanci, a u nas został on całkowicie skasowany. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć jeszcze jeden ciekawy fragment, który znalazłam w internecie z jednej z katolickich książek, napisanej w formie pytań i odpowiedzi. Skąd pochodzi, że wbrew zamiarom Kościoła, w tym właśnie czasie tyle się dzieje nadużyć i zgorszeń pomiędzy chrześcijanami? Chodzi tutaj oczywiście o okres przedpościa. To, że wbrew zamiarom kościoła w tym właśnie czasie dzieje się tyle nadużyć, nadużyć i zgorszeń pomiędzy chrześcijanami pochodzi nieskontynent jedno z przewrotności szatana, który chcąc zniweczyć pracę kościoła dokłada największych starań, by pociągnąć wiernych do uciech światowych i cielesnych. Okres przedpościa jest czasem zbawiennym dla duszy, dlatego że odgradza wyraźnie czas zabaw i radości od czasu. Radykalnej pokuty. Ukazuje, tak jak powiedziałam, grze, skutki grzechu pierwotnego, ukazuje naszą nędzę, nasze tragiczne położenie, ukazuje potrzebę pokuty. I właśnie przez to, że tak wyraźnie ukazuje potrzebę pokuty, jest po prostu potrzebny. I tak jak widać w tym przytoczonym przeze mnie fragmencie, okres przedpościa był bardzo atakowany przez szatana. W tym właśnie sz czasie szatan był najbardziej aktywny, dlatego że wiedział, że. To jest czas, gdy ludzie zaczynają podejmować największe trudy pokutne, gdy zaczynają najbardziej się nawracać, gdy zaczynają najbardziej powracać do Boga. I dlatego właśnie usunięcie tego okresu jest dla Kościoła ogromną tragedią. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, zachęcam do tego, żebyś napisał w komentarzu, pamiętam o przedpościu. To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.